Cześć, witaj w kolejnej części vloga Moje 5 minut. Dzisiaj ponownie zapraszam do modelowania, do poprawek slajsów, do wyciągania testów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc nic nowego tutaj nie będzie. W tym kontekście przynajmniej. Nowością będzie na pewno kolejny slajs, kolejny problem, być może coś jeszcze. Także zapraszam, bo już naciągnąłem 5 minut, więc do dzieła. Wczoraj zacząłem sobie tutaj te paski dodawać, takie rozdzielające mi obszar testów od, nie obszar testów, tylko giveny od pozostałych elementów, jakie mamy tutaj w kontekście tych testów, więc malutka poprawka, żeby to nie wychodziło. Wszystkie zdarzenia z givenów będą na tym po prostu na tym paseczku. Może go jeszcze raz szerzę. To jest tylko i wyłącznie taki kosmetyczny zabieg, żeby to wszystko tak lepiej wyglądało. Przynajmniej tak myślę, że to lepiej teraz wygląda. No i po prostu dołożymy sobie jeszcze takie tutaj tak naprawdę dwa. Dwa albo jeden. W sumie ten środek może być biały. Więc mamy tutaj obszar testów. Jakiś kolor może inny. I przesunięcie do tyłu. Tak, i teraz ewidentnie widać, że po prostu tu są te giweny, tu są weny i, tu są tu, i na dole są deny. Już się nie powinienem pomylić w rozmieszczeniu tych elementów. Jeszcze poprawię to na szybko. Zobaczymy, czy się uda dzisiaj slajsa zrobić. Może się uda. Kontynuując. Ponownie mam tutaj sąd procesora, który tym razem reaguje na to, kiedy zostanie zakończona przerwa krótka. I to, co tutaj powinienem mieć za informacje takie interesujące, to w zasadzie zakończenie tego powinno po prostu przerwać tylko i wyłącznie odtwarzanie dźwięku, więc zbyt bogatych informacji tu raczej nie będzie. Mamy tylko widok. Przykładowo coś takiego. Information. Informacja o tym zastopowaniu i ta informacja, no niech nawet by zawierała w sobie, niech by sobie zawierała coś. Stop time nie jest potrzebny. Raczej potrzebny jest sound break, sound played, czyli nie ten, nie. Dźwięk, który został. A, czyli błąd znalazłem, czyli ten dźwięk. Dźwięk, który został tutaj odtworzony. Myślę, że to jest jedyna informacja, jaka mogłaby się znaleźć, chociaż i nie jestem pewien, że to jest potrzebne. Więc taka informacja powinna trafić do widoku. Tak, więc tu mamy stop. Tylko że tej wiedzy nie posiadamy w tym zdarzeniu, więc albo trzeba połączyć to zdarzenie, bo ono jest w pewien sposób związane. Stop, started
i wówczas już będziemy mieli, tak, informację o tym, jaki jest odtwarzany. I informację o tym, że przerwaliśmy odtwarzanie. No i komenda stop playing i zdarzenie. Przerwano odtwarzanie dźwięku. Sound play stopped. Czy takie coś już tu nie miało miejsca? Suggested play stopped. To więc będziemy mieli tutaj play stopped. Play stopped. I bez dodatkowych danych. Jeszcze małe poprawki, ponieważ tu znalazłem błąd. I być może fajnie by było wyciągnąć chociaż jeden test zmiany projekcji stanu. Czyli mamy to zdarzenie i jeszcze to zdarzenie przykładowo. Czyli mamy informację o tym, że zatrzymało się odtwarzanie. Że najpierw mamy zdarzenie, które odtwarza dźwięk, a tu później mamy to, że się przerwało. I jeszcze szybciutko komenda i to, co oczekujemy, czyli zdarzenie takie, na wskutek oczywiście o takich informacji. Czyli bardzo podobnie. Bardzo podobne są te testy. Na tym kończymy kolejny odcinek i tak naprawdę to ostatnie są bardzo do siebie podobne, bo te testy są bardzo do siebie podobne. Tak naprawdę nie są to jakieś zbyt skomplikowane przypadki i dlatego też są do siebie podobne. Dzisiaj troszkę poukładałem te testy, mianowicie rozbiłem na takie paski, czyli takie swimline'y, które mówią nam, że jest to obszar odpowiedzialny za given, obszar odpowiedzialny za when i obszar odpowiedzialny za then. I teraz już to będzie troszkę bardziej pogrupowane i myślę łatwiejsze do odczytywania. Także to na tyle dzisiaj. Dzięki, do usłyszenia jutro. Cześć.